Cześć, z tej strony Super Heksagon i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i kolejnym odcinku z gry Athletic Summer Sports 2. Dokładnie, dzisiaj pogramy sobie ostatni pasek, czyli jazdy na głównie na rowerach, ale jeszcze będą walki i udźwignięcie sztang. Ale zaczniemy sobie od tego, że było jakieś urozmaicenie. Potem będą rowery. Okej. To było łatwe. Okej, wygrałem. Znowu wygrałem. To jest łatwe. Przepraszam, że tak mówię, ale mam chrypę. Dobra, znowu wygrałem. Jamajczyk jest królem normalnie. Znowu Jamajczyk. 5-0. I co, i wygrałem tak łatwo? No dobra. Pięć do zera. To była szybka, łatwa konkurencja, także idziemy do kolejnej. I teraz tak dla urozmaicenia zagramy sobie wszystkie rowerowe po kolei i sztangle. Zaczynamy od rowerów sprint. Czyli będzie Jamajka versus Hiszpania. O, tutaj będzie trzeba naciskać. Okej, Jamajka. Patrzcie, jaka przewaga Jamajczyka nad Hiszpanią. Jak ja tu naciskam? Okej, duża przewaga, ogromna przewaga nad Hiszpanem, chociaż Hiszpan teraz przyspiesza niesamowicie. Nagle Jamajka też przyspiesza. Mamy emocje. Ale Jamajczyk jest jednak przed nim i to dużo przed nim. Przed teraz Hiszpana o strasznie dużo. Ale to jeszcze nie koniec. To już będzie jednak koniec, tylko to jeszcze okrąży. Będzie rekord świata. Zobaczymy. To jest wszystko dla Hiszpanii, ale nie ma rekordu świata. Kolejny złoty medal dla Jamajki. Ta seria dopiero będzie tak dokładnie za 4 lata. Ale spokojnie, spokojnie, to jeszcze nie jest. Ostatni odcinek, jeszcze będzie 5 oprócz tego. Także uwaga, drużynowe. 1, 2, 3. O co tu chodzi? Dobra. Tempo, Jamajka. Okej. Teraz nawalamy. Pierwsze miejsce. Pierwszy raz w życiu wygrałem tą konkurencję. To było zawsze ciężkie i irytujące.
Ale widzowie mi piszą, żebym nagrał Kick This Body. Napiszcie mi, czy to jest dobry pomysł. No i uwaga, i zagramy teraz 6 okrążeń, czyli to jest coś chyba a la sztafeta. A nie, tu jest ich 6 po prostu. To jest ciężkie. Uwaga, zaczynamy. Jamajczyk słabo wystartował, nie spodziewał się takiego czegoś. Popatrzmy, już wyprzedza pierwszych. Majczyk ma tempo. Będzie wyprzedzał teraz kolejnego Szweda chyba. I wyprzedził go. Aż teraz trzeba daleko, to będzie trzecie miejsce chyba, że jej się nie przyłoży. A i trzecie miejsce. I tak jest znakomity wynik. Brawo, brawo dla Jamajczyka. Trzecie miejsce. Jamajka ciągle bardzo ładnie gra. Całe te mistrzostwa są ładnie wykonane. A tu o co chodzi? Że sam na sam będziesz walczył z tym po drugiej stronie? Tak. To ja wygrałem już coś takiego. Uwaga. Okej. Okay. Jest przewaga. No teraz nie wiem. Teraz znowu chyba on. Jest teraz ja. Znowu wygrałem, dobra. Aż o 10 sekund. A nie, 10 setnych sekund. No to brawo. Brawo dla USA, dla zawodnika z USA. Ale dzisiaj to ja byłem lepszy. No i uwaga, ostatnia konkurencja, czyli dźwiganie sztangli. Okej. Okay. 200 kilogramów to nie jest tak łatwo, ale wiemy, że Jamajczyka stać na jeszcze więcej. Jamajczyk, spokojnie. Patrzcie, jaką ma siłę teraz. No to nie wyszło mi za bardzo. Ale spokojnie. Odpadł Włoch. Jamajczyk jeszcze w tym sezonie nie dźwigał. Tyle, co dźwigał, to młot. A i tak rzucił nim, także wygrał. Okej. Idealnie. Ale długo wytrzymał. A już odpada Ukraina, Rosja i USA. Stała znowu Japonia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i my, Jamajka. No i uwaga. Jest, zrobisz to.
To jest ostatnia konkurencja w tym odcinku i jednocześnie najdłuższa konkurencja w tym odcinku. A tutaj wszyscy podnieśli za pierwszym razem. Uwaga! A Majka ma już podnieść 238. Pięknie, pięknie to udźwignął. Jest 238. Jakby co, to se można ustawić na grafikę 720, bo naprawdę ta gra ma dosyć słabą grafikę. Ale i tak według mnie jest to fajna, super fajna gra, która odzorowywuje całą tą olimpiadę w 100%. Okej. Każdy udźwignął. A coś czuję, że teraz zacznę odpadać. Trzeba udźwignąć 240 kg. I uwaga, wytrzymał. No i teraz będzie już ciężko, naprawdę. I dla mnie, i dla niego. 241 trzeba udźwignąć. No i udźwignął. Uwaga. Dźwigasz 242, jedziesz. Udźwignął. Ale kurczę, każdy z tej czwórki udźwiguje tyle. Bo do 300 to na pewno nie dojdziemy. Nawet do 260 nie dojdziemy. Może maksymalnie 254, ale nie wiem, czy mi się uda. Okej, to było idealne. No i dalej nikt nie odpada. No ciekawie się to robi. Nikt dalej nie odpada. A mamy już 244 do podniesienia. Ojejku. Kompletnie mu to nie wyszło, ale uniósł. Dalej wszystkie cztery państwa unoszą. Czuję, że walka o podium będzie naprawdę ciężka. No i uwaga. Podnosi jeszcze większą ilość. Jest. Znowu mu to nie wyszło, ale tym razem musi gorzko zapłacić za to. Wszystkie cztery kraje dalej uniosą. Nie, Nowa Zelandia też ma problemy. Ja coś czuję, że Nowa Zelandia w tej rundzie odpadnie. I byleby nie Jamajka. Dobra. No jak to? Idealnie. To jest chore. Idealnie to podniosłem. Nie rozumiem. No ale okej. Ostatni raz. To już musi być naprawdę
Dobra, nawalamy z całej siły. Okej. Idealnie. No ja tego nie rozumiem. Po prostu tego nie rozumiem. Ale i tak zająłem trzecie miejsce, Nowa Zelandia czwarte. Ale to było dziwne. Wielka Brytania nawet uniosła 249. A to wszystko jest możliwe, bo to są gracze CPU. Dziękuję wam za oglądnięcie tych wszystkich konkurencji. I zapraszam was jeszcze na oglądnięcie tych konkurencji. I będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, no i... Widzimy się do następnego filmu. Pa!